obchodzimy 80. rocznicę apogeum rzezi wołyńskiej. Jest to dla nas dzień tragiczny. Wspominamy wszystkich pomordowanych na Kresach. Wspominamy tych, którzy również i pomagali Polakom, czyli Ukraińcom, sąsiadom, którzy pomagali Polakom przetrwać tą nawałę banderowską. Proszę Państwa, w Dzierżoniowie Stowarzyszenie Kresowie wspólnie z Urzędem Miasta i z Radą Miasta zorganizowaliśmy. Obchody nasze mają dwudniowy charakter. W niedzielę w kościele pod wezwaniem Królowej Różańca Świętego o godzinie 10:30 z udziałem zaproszonych gości, z udziałem licznie zgromadzonych wiernych w kościele, po uroczystej mszy świętej i homilii wygłoszonej przez księdza dziekana. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści spod znaku OUN UPA dokonali ataków na co najmniej kilkadziesiąt polskich miejscowości na Wołyniu. W ich wyniku tego jednego dnia w często bardzo, bardzo brutalny sposób zostało zamordowanych około 10 tysięcy Polaków, głównie z powiatów włodzimierskiego i chorochowskiego. Krwawa niedziela była punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej, zaplanowanej i przeprowadzonej przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-44 akcji, która miała na celu masową eksterminację ludności polskiej. Zorganizowane mordy na Polakach miały miejsce na terenie Wołynia, ale także Małopolski Wschodniej. Szacuje się, że w tym ludobójstwie zginęło co najmniej 50 tysięcy Polaków. Tragedia Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej długo musiała czekać na odpowiednie upamiętnienie. W czasach PRL-u ten temat był przemilczany. Dopiero w III Rzeczypospolitej tej kwestii powoli zaczęto nadawać odpowiednią wagę. W końcu 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. I Szanowni Państwo, w tym szczególnym dniu nie zapominajmy, do czego potrafi doprowadzić nacjonalizm i miejmy w pamięci wszystkie ofiary tych tragicznych wydarzeń. Dzisiaj wspólnie z kresowianami, ale tak naprawdę z mieszkańcami naszego miasta oddajemy cześć, hołd tym zamordowanym w latach 39-45, mówimy o około prawie 200 tysiącach osób. Oddajemy im pamięć i pamiętaliśmy, pamiętamy i będziemy pamiętać. Tak, jest tutaj sporo osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kresowian, którzy bardzo dbają o tą pamięć, nie tylko w postaci takich uroczystości jak dzisiaj, które wspólnie organizują razem z nami, ale i są różne wydawnictwa, jak kroniki, książki, które właśnie tej tematyce są wydawane, ale też są takie bardziej rozrywkowe wydarzenia, jakimi są tradycje kresowie, które obchodzimy tutaj w Dzierżoniowie. Wspominamy, jakie tradycje były właśnie na terenach Kresów. Tam właśnie, na cichym Wołyniu, i tylko sosny wiatrem postrzępione, i tylko dęby zeschłe ze starości, znają ten sekret. Wiedzą tylko one, ile w tej ziemi jest prochów i kości. Skreślono z mapy Wołyń, Lwów i Wilno. Została pamięć, która żyje z nami. I cóż mam począć z pamięcią bezsilną, z naszą tęsknotą i z próżnymi łzami? Zanim cud jakiś przyjdzie w którąś wiosną i znowu jutrznią zabłyśnie firmament, tę waszą, kresowianie, żywą pamięć wnukom przekażcie jako wasz testament. Kolejny raz przypominamy tragiczne dzieje Polaków, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami, że byli przedstawicielami naszego narodu. Pragnę wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy od wielu lat czynią wiele,
aby zachować w naszej zbiorowej pamięci dziesiątki tysięcy niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy w latach 1939-1947 ponieśli najwyższą ofiarę. Jednym z najbardziej tragicznych doświadczeń, jakie dotknęły polskich mieszkańców Kresów w latach II wojny światowej, była zbrodnia wołyńska. Wyrażam głęboki szacunek i uznanie środowisku kresowian w Dzierżoniowie za pielęgnowanie bolesnego, ale i chlubnego dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich, za przekazywanie patriotycznych wartości młodym pokoleniom. Z wyrazami szacunku poseł na Sejm RP Michał Dworczyk, minister, członek Rady Ministrów. Obserwuję, że z roku na rok coraz więcej i w sytuacji, kiedy w zeszłym roku wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy bardzo dużo pomagaliśmy właśnie obywatelom Ukrainy, kobietom i dzieciom z Ukrainy, z jednej strony nasze wielkie serce i pomoc, ale z drugiej strony pamięć dla tych osób, które zostały zamordowane tam właśnie w latach 39-45. Członkowie Stowarzyszenia Kresowego bardzo chętnie włączają się w spotkania z młodzieżą. To są tak naprawdę najlepsze lekcje historii, kiedy oni są i opowiadają o tych wydarzeniach, które się odbywały. Dzisiaj mamy osoby, które są przede wszystkim dziećmi czy wnukami tych osób tam zamordowanych, ale z pokolenia na pokolenie te tradycje są przekazywane, ale przede wszystkim wspomnienia są przekazywane.